Cześć, z tej strony Uja, witam wszystkich serdecznie w World of Warships. Dziś bitwa przesłana przez Mańka z klanu Jedi. Jest z nim Konrad, jest z nim Zupa. Jak widzicie, Pluton dziesiątek. No i zobaczymy, jak Montana będzie tutaj robił sieczkę ze wszystkiego, co znajdzie. 5 niszczarek, nie ma lotniska, tylko 2 krążki. No i standardowo 5 pancerników, czyli losowanie wydawać by się mogło normalne, chociaż oczywiście do normy tutaj wiele brakuje. Trzeba by było, żeby to było normalne, usunąć z jeden pancernik, usunąć z 2 niszczyciele, dodać 2 krążowniki, dodać lotniskowiec i wtedy byłoby w miarę normalnie. Ale cóż, normy mamy różne. Tutaj są takie, a nie inne. No i zobaczymy, jak chłopaki będą współpracować, czy nie będą współpracować. Co tutaj się będzie ciekawego działo. Dziś mamy sobotę, więc dzisiaj również zapraszam wszystkich na streamek. I zobaczymy, czy dzidzia da troszkę żyć, czy nie da. Wczoraj skończyłem stream i poszła spać. Zalulałem i było po sprawie. Tak czasem bywa. No i zobaczmy. Na C chłopaki się udają. Czy coś jest w zasięgu, co prawda kosmicznym. Strzelanie na odległość tam 20 km. Oczywiście może być celne, ale to jest w dużej mierze na szczęście. Można i zniszczyć nawet tak okręt, jeśli szczęście dopiszę. Sam byłem niszczony tak kilka razy w grze. Jest taka opcja. No, proszę bardzo, aż 5 pocisków padło i 9800 jest. No, pamiętajcie, jak gracie Montaną i ogólnie amerykańskimi pancernikami, to burty za bardzo nie pokazujcie. Pancerniki mają od Iowy, nie wiem czy North Carolina też, już nie pamiętam, dostać buffa do pancerza, więc tak łatwo już nie będą łapać pocisków od boku. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No tutaj strzał w Loyanga, to trafienie w Loyanga na 16 km niecałe, to jest naprawdę wyczyn. Jeśli on oczywiście płynie. Zaraz ten Loyang wyparuje. Tutaj Konrad go troszkę mieli. Ale ostatecznie zmielił go chrabąszczyk. No i zobaczmy, jest Yamato dosyć kiepsko ustawione, więc tutaj może być szansa na jakieś większe obrażenia, jak coś siądzie. A pociski lecą dosyć dobrze, więc coś może siąść. No i siadło. Całkiem konkretnie siadło, aż 9 pocisków w celu. Grubo. No i zobaczmy, Demoin już tutaj się chyba zdąży schować. Zobaczmy. A jednak nie. To bardzo łakomy kąsek, też bym w niego strzelał. Wstawiony jest nieciekawie i nie zmienia pozycji. Zaraz coś powinno tam... O, właśnie, go klepnąć i dwie cytadele. A no demo i niestety, ale ten boczny pancerz na pociski kalibru 400 to... łapie aż miło. Trzeba bardzo nim uważać. Dobrze, że mu wzmocniono przedni pancerz. I teraz od przodu już nie wchodzą takie buły, jak wchodziły wcześniej. Nawet za 30-40 tysięcy można było Demoina sobie klepać od przodu. Teraz już takiej opcji raczej nie ma. To już jest mega fart, jak coś takiego się stanie. Ja po buffie pancerza Demoina nie obrywam już tak strasznie z przodu. Może gdzieś tam raz cytadela mi wpadła, ale bardzo rzadko. O, a Jała się wbiła? Nie do końca. Nie do końca, co, ale też ustawiona kiepsko, coś może wpaść w nią. O, zobaczmy, no i coś powinno wpaść. Proszę bardzo, ale cytadeluje. Tutaj maniek, kolejne 2. 110 tysięcy mamy, dosyć szybko. Ale co tutaj ważne, 2 niszczarki zostały już zatopione. Szkoda też, że w zielonym teamie też 2.
Padło Shimekaze, więc teraz Kagero tutaj jest najgroźniejsze, jeśli chodzi o torpedowanie. No Chramosz na bliskim też, ale go widać z daleka, więc można się przygotować na to. Obrażenia fantastyczne tutaj latają cały czas. Więc przeciwnicy nie mają tutaj lekkiego życia z tymi działami. Ale zobaczcie, też się ustawiają, jeśli chodzi o ten pancernik. Nie za ciekawie. Dobra, zobaczymy tutaj. Lowanko, wszystko spoko, powinno znowu wejść. Pytanie tylko za ile. Siedem. Nie najgorzej, na taką odległość. Nie ma co gardzić żadnymi obrażeniami. Tutaj Montana na bliskim dystansie z tych 12 działek się uda strzelić. To jest naprawdę ostry wygar. Na razie taka gra. No, nie powiem, że snajperska, bo snajperów mamy za Montaną. Jak widzicie, wszystkie pancerniki są dalej. Poza tym na A. A nie, jest tutaj na B ktoś schowany za wyspą, no ale umówmy się, że w tej pozycji to on za bardzo nie strzela, zresztą chyba już zejdzie. Tutaj Yamato. No trudny strzał, zobaczymy czy coś wpadnie, czy nie wpadnie. No teraz widać, że cała naprzód ku nowej przygodzie będzie. No jeszcze wpadły. 138 tysięcy, to już są całkiem przyzwoite obrażenia. Oczywiście dziesiątką się dosyć pancernikiem szybko robi obrażenia, jeśli się gra na średnim dystansie. Oczywiście też w miarę bezpiecznym. No i zobaczmy. Tutaj flota czerwonych teraz taka troszkę podzielona. Większe siły na B. No, tutaj też ładnie leci, coś powinno paść. Bez rewelacji, ale 145 już jest. No i zobaczymy, teraz będzie zmniejszany dystans do tych okrętów. Co za tym idzie, powinny się zwiększać obrażenia przy dobrym celowaniu. Zobaczmy, czy tutaj jest za wyspą. No jest za wyspą, ale możliwe, że zaraz będzie można łupnąć w Edinburga. Może nawet teraz? Szansa? No nie wiem, zrezygnował tak czy siak. Będzie strzelał Mato. To było chyba niecelne. Ta salwka jakoś tak... No, dwa pociski wpadły, ale tak te celowanie trochę mi coś nie grało. No i zobaczmy, teraz Edinburg powinien się tutaj znaleźć porażenia. Jest. Będzie się chować, bardzo słusznie. Teraz zupa pójdzie na dno. Yamato skończony, jakieś torpedy z przodu, a teraz będzie strzelanie z wyprzedzeniem. O, ładnie, ładnie. Jeśli nie skręci jakoś mega ostro, to... dostanie, no i dostał. Coś pocisków, szkoda, że bez żadnej cytadeli. No, bitwa wyrównana. I co gorsza, tutaj czerwoni mają więcej niż czarek, a to jest zawsze problem. Ten chrabąż będzie bardzo groźny i będzie mielił. Trzeba by było go brać na cel. 8-8, więc jest przedłużenie pewnie z AA zasięgu dodatkowej. Raczej już gościa nie ma, nie powinien tego przetrwać. Tak też się stało. No i teraz mamy szansę tutaj. O, z Evdergrosse powalczyć, ta salwa może być bolesna. O, bardzo słabo wyszło. Na szczęście dla Montany. W porę ten zwrot był robiony. Ale teraz no, dużo okrętów będzie w niego strzelać, zobacz. Powinno trochę boleć. No i boli, 19 tysięcy, teraz drugi raz. Pewnie tyle nie wylosuje. No właśnie, 9.
Niemniej już ten pancernik pomału się żegna. Warto by się było, o właśnie, tak do niego kontować jeszcze mocniej, żeby nie zrobił tutaj papki. No teraz ten strzał powinien go rozwalić. Tak też się stało. I mamy 200 tysięcy. Czyli już są obrażenia bardzo dobre. 200 tysięcy nie robi się za często. Zazwyczaj albo mamy za szybką klepkę, albo za słaby team i nas szybciej sklepią i zrobimy takie obrażenia. Tak to wygląda w większości bitew. Oczywiście wiadomo, co bitwa, to inna przygoda. Zobaczmy, Bismarck tutaj znowu na fantastycznie bliskim zasięgu, więc będzie zaraz obrywał masakryczne obrażenia. Zobaczmy. Tak jest, 25 tysięcy razem. Już go praktycznie nie ma. Torpedy na szczęście źle wystrzelone. Tylko jedna trafiła. No i 236 tysięcy jest. I Montana bokiem. O, tutaj jakby strzeliła, to mogłoby być pozamiat, ale zobacz jak fatalnie płynie. Będzie łapać strasznie. Nie mam pytań. Nie mam pytań, co to było. 300 tysięcy wpadło właśnie. Masakra. Cześć Cytadel. Po prostu mu zrobił zdjęcie. Stryk. Żegnam. No właśnie o tym mówiłem, dlatego amerykańskie pancerniki mają dostać buffa do tego pancerza burtowego, bo jak widzicie, nie wchodzi jak masełko. Nawet krążownik by się zaśmiał. No cóż. Tak to bywa. Niemniej, o, został już tylko dwa chrabąszcze. Tutaj te takie zjazdy to są z replayu, co właśnie miały miejsce, tak jakby przyspieszanie, coś takiego, to nie jest ścina. O, z nagrywania, to jest ścina replayowa. Niestety, no, tak jak mówiłem, te replaye pozostawiają wiele do życzenia. Cały czas liczę na to, że kiedyś zostanie to wszystko zrobione tak jak trzeba. A chyba się już spali nasz maniu. Zobaczcie, te takie klatki, to jest wszystko replayowe tak samo. A tutaj pociski lecą normalnie, po prostu gra tak pokazuje. Czasem są takie replaye, że są takie skoki okrętów, tak jak tutaj widzicie, to jest takie skokowane. A to jest wina replaya, bo zobaczcie, cała gra chodzi płynnie, widzicie? Te wszystkie takie ścinki jakby, to jest, no niestety, tak to replay pokazuje i koniec. 316 tysięcy, no naprawdę fantastyczny wynik. Przebicie 300 tysięcy w tej grze trafi wam się, jak jesteście świetnymi graczami, może parę razy, zależy ile bitew macie, rzecz jasna. Ale jest to na pewno wydarzenie, które ma miejsce raz na parę miesięcy, a u niektórych na parę lat. A u innych nigdy. Dlatego takie wyniki powyżej 300 tysięcy to jest coś. Wyniki powyżej 400 tysięcy to się trafiają nielicznym. Chyba tylko raz w życiu, tak mi się wydaje. A może jest ktoś, kto zrobił powyżej 400 tysięcy dwa razy? Nie wiem. Nie będę mówił, że to niemożliwe, bo no, cuda się zdarzają. Niemniej musi być masakrycznie dużo czynników spełnionych, żeby coś takiego miało miejsce. A cóż, jest jeszcze Konrad, ledwo żywy na te 1500, tak naprawdę hrabosz mógłby go ściągnąć na salwę. Ale nie jest zainteresowany. Walczy tam z jakąś niszczarką. Ogólnie bitwa już wygrana. Muszę mówić, jaki udział w tym miał Konrad tutaj. Nie Konrad, a Maniek. Konrad pewnie też coś zrobił, jak nie mam, bo dwa kile są. Niemniej Maniek, rozwalając tą Montanę, która była prawie cała, no to naprawdę kawał dobrej roboty tutaj zrobiłem. Właściwie no nie miał za dużo tutaj problemu ze zniszczeniem go. Przeciwnik wypłynął idealnie burtą i RNG powiedziało, będzie kara. No i kara była straszna i surowa, więc 6 Cytadel się sypnęło.
to nie jest częsty widok, że się na salwę sypie 6 cytadel. Umówmy się. A tutaj coś takiego miało miejsce, więc zdjęcie było piękne. Będzie pamiątka. A Des Moines ma delirkę, nie? Trzęsie nim strasznie. Nie wiem. No, ten okręt już wiadomo, już jest taki. No, naprawdę na 3-4 śrubach to się wszystko trzyma i taśmą dobrze poklejone. No i dlatego tak trzęsie, strasznie rwie, silnik też już dostał, więc no, takie mamy efekty, a nie inne specjalne. Co począć? Bitwa się skończyła, moi drodzy, zobaczcie wyniki. No, są naprawdę niezłe. Ten okręcik zrobił, a właściwie gracz na nim, coś takiego. Oczywiście wygląda to naprawdę grubo, tak jakby się grało jakimś okrętem premium, jest zarobek 690 tysięcy, więc naprawdę potężnie. No, liczba uszkodzeń też jest potężna. 3 medale. A tutaj, czy mógł być Kraken? Tam w pewnych miejscach troszkę brakło, ale raczej nie. Taka klepka była. Tam ten Fredericia nie pamiętam, czy rozwalił. No, może jakby trochę więcej szczęścia było, ale umówmy się, że i tak wynik jest zacny, a co ważniejsze, przekroczone 3000 punktów, co również się trafia bardzo, bardzo rzadko i pokazuje, że gracz w tej grze odegrał znaczącą rolę. Więc no, gratki, takie bitewki, tak jak mówię, robią wrażenie. 10 cytadelek to samo w sobie zrobiło już ponad 100 tysięcy obrażeń, reszta dopompowana. Nawet działa dodatkowe coś tutaj robiły. 80 wystrzałów było i trafień w cel. Wystrzałów pewnie więcej. Więc jak widzicie, nawet na montanie opłaca się skracać dystans po to, żeby te dodatkowe działa coś tam sobie się też pobawiły. To w końcu pancernik i maje również całkiem potężne, jak tylko będą miały czas, żeby się tutaj rozkręcać, to i dodatkowe montany coś tam porobią. No i cóż, moi drodzy, piękna to historia, ale już się skończyła. Bitewka, tak jak mówię, bardzo ładna, ale nic nie zapowiadało takiego wyniku. Na początku taka klepka dosyć standardowa, potem potężne łupnięcie, które pchnęło te obrażenia naprawdę do przodu. Czy tutaj można też było zagrać lepiej? Wydaje mi się, że nie bardzo. Gra była na początku na średnim dystansie, trochę z tyłu za chłopakami, później było skrócenie, które tak naprawdę wygrało grę, bo został zniszczony jeden pancernik, potem drugi pancernik i to sprawiło, że już gracze tej drużyny mieli bardzo łatwą sytuację, żeby to wszystko szybciutko skończyć. Został jeszcze przejęty kap, więc pozamiatane zostało. No i taka gra na pancernikach mi osobiście się zawsze podobała, że gracze wiedzieli kiedy. No widzicie, tutaj było poświęcenie okrętu, ale no za jakie koszta czerwonych. Więc warto jest poświęcać okręt, jeśli to oczywiście się opłaca drużynie i nam. Wpłynięcie takie na przykład Bismarckiem między 2-3 okręty, co w tym dymie stoją, i zniszczenie jednego, dwóch, trzeciego na przykład dobiją nasi z drużyny i nas zatopią, jest naprawdę opłacalne, bo to jest wymiana 3-1. Takie rzeczy też widziałem. Nawet widziałem wymianę 4-1 właśnie na Bismarcku. I widzicie, tutaj również można coś takiego robić i wychodzi to całkiem dobrze. To tyle na dziś. Wielkie dzięki, że byliście ze mną. Trzymajcie się i udanych bitew. Hej!